Życie na gorąco ujawnia całą prawdę o Związku Joanny Brodzik. 46L i Pawła Wilczaka. 53L. Tego nikt się nie spodziewał. Szczęście to piękne momenty, które szybko mijają. Ale tak, bywam szczęśliwa, mówi Joanna Brodzik, gdy ktoś pyta ją, czy jest zadowolona ze swojego życia. Reklama zawodowo. Jak to u aktorów układa się ono różnie? Teraz jest trudno. Od dwóch lat nie zagrała żadnej znaczącej roli, a prace nad serialem według jej pomysłu utknęły w martwym punkcie. Kilka miesięcy temu dowiedziała się z mediów, że dla Pawła Wilczaka, z którym idzie przez życie już 17 lat, rzekomo przestała być najważniejsza. Plotki o poważnym kryzysie w ich związku wywołało pojawienie się aktora na jednej z premier filmowych w towarzystwie sporo od niego młodszej, blondynki. Fakt, że to właśnie ją, a nie Joannę, Paweł Wilczak zabrał do kina, wywołał prawdziwą burzę. Dopiero po pewnym czasie okazało się, że aktorska para padła ofiarą niesprawdzonej plotki, o czym życie na gorąco poinformowało jako pierwsze jesienią ubiegłego roku. Reklamy dają im stałe dochody. Asia i Paweł są jedną z najszczęśliwszych par. Jakie znam? Ich związek oparty jest na przyjaźni i zaufaniu, poza tym łączą ich, synowie i pieniądze, zdradza życiu na gorąco znajoma. Nie jest tajemnicą, że Joanna Brodzik i Paweł Wilczak są dla reklamodawców bardziej wartościowi jako para niż osobno. Kontrakt. Które kilka lat temu podpisali z operatorem dużej firmy telekomunikacyjnej, wciąż gwarantuje im niemałe dochody, ale pod warunkiem, że będą razem. Nie znaczy to, że męczą się w związku tylko dlatego, że chcą zarabiać. Oni naprawdę się kochają, twierdzi informatorka. Joanna i Paweł znani są z tego, że nie mówią w wywiadach o tym, co ich łączy. W serwisach społecznościowych nie publikują wspólnych zdjęć, nie dzielą się z fanami szczegółami, ze swojej prywatności. Sekrety budzą zainteresowanie, kiedy w 2002 roku postanowili razem iść przez życie, podjęli decyzję, że to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami domu, pozostanie ich tajemnicą. Przez wiele miesięcy nikt nie wiedział, że są razem, a gdy prawda o ich związku wreszcie wyszła na jaw. Wcale nie byli skorzy oficjalnie jej potwierdzić. Oni cały czas prowadzą jakąś dziwną grę, ale dzięki tej zabawie z mediami wciąż są na topie, mówiła wtedy znajoma Pary. Dopiero gdy na świecie pojawili się ich synowie, jedenastoletni już dziś bliźniacy, Jan i Franciszek, przestali ukrywać, że są rodziną posiadanie rodziny i domu było zawsze największym marzeniem Joanny Brodzik. Już jako nastolatka marzyłam. Że kiedy będę dorosła, zbuduję pełny, szczęśliwy dom, bo jako dziecko z niepełnej rodziny, wiedziałam, jak bardzo jest to ważne, wyznała niedawno w wywiadzie. Walka o realizację tego marzenia to najważniejsza bitwa, w równy jakiej do tej pory przyszło mi brać udział. Zwycięska. Powiedziała, potwierdzając tym samym, że wciąż ma u boku ukochanego mężczyznę. Joanna żartuje czasem, że jeśli chodzi o miłość i szczęście, jest nieustraszonym, ale mądrym wojownikiem. Najmądrzejsi wojownicy to tacy, którzy potrafią wygrywać wojnę bez rozlewu krwi i bezsensownych ofiar, twierdzi. Zanim Joasia związała się z Pawłem, nie umiała walczyć o swoje. Nie potrafiła utrzymać związku. Mówi osoba z bliskiego otoczenia aktorki, przypominając, że Joanna Brodzik przed 2002 rokiem, kiedy to na planie serialu Kasia i Tomek poznała Pawła Wilczaka, dwa razy była zaręczona i dwóm mężczyznom, Rafałowi Okyny, 49, i Bartkowi Świderskiemu, 46, uciekła sprzed ołtarza. Dopiero przy Pawle poczuła że jej marzenia o prawdziwej rodzinie mogą się spełnić, twierdzi znajoma Joanny. Komentarza nie będzie aktorka wiele. Razem mówiła w wywiadach, że świadomość, iż idzie przez życie z mądrym, odpowiedzialnym i lojalnym mężczyzną. Jakim jest pan Paweł, jest dla niej ważniejsza niż obrączka, kiedy na świecie pojawili się nasi synowie, staraliśmy się nie zatracić w macierzyństwie i ojcostwie. Pilnowaliśmy, by nawzajem mieć dla siebie czas, powiedziała Joanna Brodzik w wywiadzie. Jesienią ubiegłego roku Paweł Wilczak wyznał publicznie, że zawsze jest spakowany i tak naprawdę ciągle żyje na walizkach. A zaraz potem pokazał się publicznie w towarzystwie tajemniczej blondynki. Pytany, czy rozstał się z panią Joanną, stwierdził, że nie będzie komentował. Głupot. To jest śmiech na sali. Zakpił z plotkarzy, którzy sugerowali, że aby ratować swój związek, zdecydował się razem z Joanną. Brodzik na udział w terapii dla paragraf najlepszą terapią są dla nich synowie, twierdzi koleżanka aktorki. Oboje chcą, by chłopcy wychowali się w pełnej rodzinie, w domu, w którym najważniejsze są spokój i miłość. Z tego na pewno nigdy nie zrezygnują czytamy w tygodniku.